Cześć kochani, metale oczywiście. Dzisiaj chciałbym wam pokazać śmieszną rzecz, ale bardzo przydatną, wręcz niezbędną w warsztacie każdego gitarzysty. Jest to skala pentatoniczna molowa. Ona w stroju standardowym ma dźwięki A, C, D, E, G, A. Później wiadomo dalej. A, C, D, E, G, A. I później byśmy myśleli dalej, to byłoby A, C, D, E, G, A. Wiadomo, tych dźwięków możemy znaleźć na gryfie dużo, no przynajmniej 8 tych pozycji lub więcej tych pozycji, które właśnie wyglądają. Ta pierwsza pozycja, którą ja to tak nazywam, czyli ta pozycja, gdzie pod pierwszym palcem na najgrubszej strunie w gitarze sześciostrunowej, ja mam siedmiostrunową, więc nie patrzcie na tą najgrubszą, niestety nie mam innej gitary do pokazów. W gitarze sześciostrunowej na najgrubszej strunie pod pierwszym palcem znajduje się ten dźwięk, od którego się bierze nazwa tej nazwa tonacji, czyli pentatonika A-mol, bo tu jest na tym progu dźwięk A. Jeśli macie takie rozpiski, to sobie zobaczcie, na piątym progu jest dźwięk A. Wiadomo, jeśli zagramy tą pozycję, którą wam pokażę... Oj, sorry. Wybaczcie mi tą pomyłkę. Jeśli zagramy tą pozycję, tu mamy dźwięk A, prawda? Czyli pierwszy palec właśnie kładziemy na tym progu, na piątym progu. Jeśli tą pozycję zagramy na jakimkolwiek innym progu, to ten schemat, na przykład na pierwszym, no to powstaje nam wtedy pentatonika F-mol. Jeśli na przykład na ósmym, powstanie nam C-mol. Tylko ważne, żeby zachować ten schemat palców, który tak wygląda. Pierwszy palec, czwarty, może mogę powiedzieć w ten sposób, piąty próg, ósmy próg, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, ósmy, piąty, ósmy. Tu zagrałem A, prawda? W standardowym stroju. Ja mam inaczej nastrojone, więc się nie przejmujcie dysonansem. Na przykład jeśli zagram na tym progu, o, na piątym. Zagram to samo, czyli gram pierwszy palec, czwarty, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. Albo pierwszy próg, czwarty, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. W innym, jakikolwiek innym miejscu, na przykład tutaj wychodziłoby C w standardowym stroju, czyli byłby wtedy 8, 11, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 11, 8, 11. No i wiadomo, teraz można powiedzieć, no i co z tego? Ja powiem to, że musimy teraz zacząć jakoś modyfikować tą skalę. Wiadomo, setki razy czy całe życie nie można grać, bo to się nam troszkę znudzi. Wiadomo, można na przykład uderzać po dwa razy jeden dźwięk. Ważne jest, żeby wracać też w drugą stronę. Jeśli gramy najpierw 5-8, 5-7, 5-7, to w drugą stronę 8-5. Zupełnie inaczej ręka się przesuwa, jeśli się cofamy, a inaczej jeśli idziemy do góry, do coraz większego, wyższego dźwięku. Wiadomo, można to trzy razy. Możecie powiedzieć, że nadal to jakoś średnio brzmi. Jeśli teraz włączymy przester, to pokażę wam, jakie można rzeczy robić z pentatoniki. Jak można sobie szaleć. Wiadomo, w pentatonice A-mol mamy dźwięki A, C, D, E, G, A. Czyli właściwie możemy używać pustych strun. Struny E, bo jest w tej skali, A, D, G. Struny B nie używamy, czy B, czy H, jak zwał, tak zwał. Drugiej struny nie używamy, bo jej nie ma w skali, prawda? A, C, D. Ona byłaby A, B, C. Czy tam A, H, C. I oczywiście używamy też najcieńszej. No i na przykład można by grać coś takiego. Wiadomo, na razie używając tylko tej pozycji, której wam pokazywałem, tylko w tych
po tych dźwiękach się poruszam. Popisuję, ale zasada widzicie jaka jest. Można włączyć przester, używać tych pustych strun, bo one są, wiadomo, tu używam na razie tylko jedynie pustych strun plus te z tej pozycji. Można też robić takie zagrywki, w której chodzi o to, że gramy w ten sposób. Posłuchajcie najpierw całego. W szybszym tempie byłoby tam. Czasem sobie właśnie tak zapętlam, że nie gram. W ten sposób, tylko sobie zapętlam. Możliwości jest naprawdę dużo i nie ograniczajmy się do tej jednej pozycji. Zobaczcie sobie na tą tabelkę teraz. Jeśli mamy do dyspozycji w tej skali dźwięki A, C, D, E, G, A, to możemy znaleźć więcej niż jedną pozycję. Pokażę Wam, jeśli mam tutaj przygotowane. Pierwsza pozycja wyglądałaby tak. Waszym zadaniem, jeśli macie ochotę, możecie po prostu doszukać sobie kolejnych pozycji. Ja tutaj zaznaczyłem cyferkę rzymską, że to jest pierwsza pozycja. Wy sobie możecie doszukać jako takie ćwiczenie pozostałych pozycji. Powiem Wam, że ich będzie jeszcze 4. I zasada jest taka, że na jednej strunie mamy dwa dźwięki, tylko i wyłącznie dwa dźwięki, nie więcej ani mniej. Wtedy ta pozycja, która Wam wyjdzie, jest najbardziej optymalna do grania. Ponieważ jeśli byśmy mieli trzy dźwięki znaleźć, to by na przykład A, C, D załóżmy. To już jest dosyć szerokie rozciągnięcie palców. I może mniej komfortowo, wiadomo, można było, warto to znać, no bo można na przykład zagrać tak. Też brzmi ciekawie, prawda? Ale resztę musicie sobie doszukać. Ja zrobię następne filmiki z innymi pozycjami, jeśli komuś na przykład by się nie chciało. Sorry za błędy i porażki, ale nie krytykujcie mnie tak ostro, błagam.